Ale już mam trzecią pozycję, ktoś się rozwalił, ktoś zakończył swój drift. Moi drodzy, o, prawie, o, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. O, nie spadaj, a! O kurde, wyeliminowałem kogoś i 2000 punktów, niestety zaczynam od nowa drift. Need for Speed Most Wanted. Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted 2012. Moi drodzy, zapraszam was na odcinek z tej gry. Dawno w nią nie grałem właściwie i chcę sobie pograć na trybie publicznym. Znaczy na po prostu publicznej grze. Zobaczymy, jak mi będzie szło po tak długim czasie nieobecności. Muszę teraz... Aha. Trwa teraz wyścig obecnie, ale on się już powoli kończy, więc dojedziemy sobie do tych może wszystkich graczy albo coś i zobaczymy. Ale zaraz, oni gdzieś tam się kręcą. A, oni chyba robią jakieś skoki albo coś w tym rodzaju i się eliminują. Okej, chyba już się właśnie skończyło. Bum! Nie wiem, czemu ja jeżdżę tym Mercedesem, po prostu chyba mi się bardzo podoba jego dźwięk. Brzmi po prostu fantastycznie. Oj, 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 fantastycznie. No to zmienimy sobie... Ups, ups, no właśnie, to mi się nie podoba. Że chcę sobie zmienić auto i nagle pojawiają się te wszystkie jakieś komunikaty. No, nie podoba mi się to bardzo. Dobra, co my tu mamy do wyboru? Chevy Cobra, Mercedes, no to zresztą jest ten, którego mam teraz, więc zostaniemy przy nim na razie. To nie jest chyba maksymalnie stylizowany samochód. No ale to nie szkodzi, myślę, że jakoś sobie dam radę. Okej, okay. I tu. Oj, 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 oj. Oj, nie, chyba zmienię samochód jednak. Nie, no to nie jest kwestia samochodu, więc troszeczkę będę dzisiaj lamił z tego powodu, że dawno nie grałem w tę grę. No i to jest właśnie to, że musimy w niej się jakby przyzwyczaić do tego, że no cóż, cały czas będziemy rozwalani przez innych graczy. Ale ja sobie tutaj zmienię samochód. Cóż, rzeczywiście sobie zmienię BMW. Co mamy tutaj? M3 Coupe, nie. Chevrolet, Camaro, oj, nie wiem. Ford, Mustang Boss. A weźmiemy sobie Bossa, co mi tam. I co ciekawe, zobaczcie, tutaj mam grę publiczną i zobaczcie, że dalej jest tutaj naprawdę dużo graczy. Dalej sporo osób tutaj gra i mam nadzieję, że mnie nikt nie słyszy, bo tutaj nie da się niestety wyłączyć mikrofonu i prawdopodobnie cały czas ktoś mnie słyszy, jak gadam do siebie. Anyway, no nic, postarałem się wszystkich wyciszyć, ale w każdej chwili może ktoś inny dobić i mnie po prostu słuchać. Okej, driftujemy. Coś czuję, że ten Mustang nie jest zbyt dobrze stunigowany, ledwo tutaj utrzymuje się w tym drifcie jakby. Ale myślę, że jakoś się dam sobie radę. Ups. No jeszcze nie wszyscy dojechali tutaj na miejsce, prawdopodobnie będziemy musieli driftować tutaj w koło. Nie jestem pewny, ale czasami jest tak ogólnie w Most Wanted tutaj, że nie wczytują się mi moje wszystkie DLC, które sobie zakupiłem. Chyba mam nawet Season's Pass. Albo coś w tym rodzaju. W każdym razie wszystkie możliwe dodatki mam kupione. Czasami po prostu wchodzę do gry i nie mam konkretnych samochodów, albo nie mogę przejechać do konkretnej części mapy. I no niestety Most Wanted też troszeczkę jest zbugowany pod tym względem. Ale ogólnie jak widzicie, gra jest naprawdę grywalna i są tutaj osoby, grają ze sobą. No już zobaczcie, że który mamy dzisiaj rok? 2015, więc 3 lata ta gra się naprawdę już trzyma, chociaż tak naprawdę chyba była opublikowana, czy po prostu wydana w 2012 roku, ale pod koniec, więc można mówić, że to jest 2 lata na rynku, tak? Gdzie nowy Rivals nie jest tak tutaj, ja wiem, popularny wśród właśnie grania online, bo tamten online po prostu... What the fuck, jak tu się ręcznie zaciskało, czy zaciągało. Tamten online po prostu nie działa zbyt dobrze, się X-em. X-em się X-uje. Dobra, co musimy zrobić? Co teraz musimy zrobić? Skoki z podium. Jeżeli na łączną odległość 2520 metrów. Dobra, no to skaczemy. No, tak słabo, ale daję radę. Dobra, 95 metrów, zawracamy i skaczemy ponownie. Troszeczkę tak niefajnie bez muzyki grać, ja wiem, ale no niestety nie mogę jej włączyć, więc postaram się może jakąś inną muzykę tutaj dodać, żeby było po prostu śmieszniej, fajniej, przyjemniej się oglądało. Z muzyką się gra oczywiście dużo fajniej tutaj w Most Wanted, bo Most Wanted jest naprawdę bardzo fajna muzyka.
Dobra, lecimy, 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 lecimy. O, proszę, o, ktoś ma 303 metry. Jakiś kozak. Potem jest ktoś, kto ma 264 metry. No, nie wiem, czy uda mi się to przebić. Ktoś już 400, 420, jakie kozaki, jakie w ogóle kozaki. Dobra, inaczej to zrobimy. Ile czasu? Minuta, a ile już jest? O, dobra, to jeszcze zdążę zrobić fajny skok, jak się uda. Kurde, ale ten mustek, ale on się zbiera. Nie, o, zepsuł mi repertuar. No kurde, już miał, ale mi... Ja... O, i gdzie mnie zrespawnowało? No chwileczkę, nie, chcę się zabić, ja chcę się zabić. No, jak to tak? O, na dwozie... Boże, to ja mam takie słabe części w tym aucie? Jak to jest? Wszystko mi się chyba wywaliło. Tak, ja na fabryku jadę. O, lebania. Chyba nie, no chyba nie. Ile już my? No to zaraz koniec będzie chyba. Kurde. Wziąłem mnie z... ja. I zaraz... No nie, no spadaj koleś, spadaj. No spaduwa, nie widzisz, że tu skaczę? O. O nie. Ale ja myślałem, że mam tutaj części nawet włożone do tego Mustanga. Ja się dziwiłem właśnie, czemu on tak gówniano driftuje, a to się okazuje, że... A i tak mam piąte miejsce, więc nie byłem najgorszy. No dobra, wybierzemy sobie jakiś inny może samochód. What the fuck? Co to było? Boję się. O, już koniec tej listy prędkości. Będę mógł zobaczyć, jakie inne tutaj samochody mam. Coś mi się wydaje w ogóle, że wszystkie jakby ulepszenia pousuwały mi się z samochodu. A teraz milion komunikatów, tak, o tym, że co odblokowałem, co czego nie odblokowałem. A, dobra. Co? Czemu nie mogę? Co? Kto? Jak? Ej, o co chodzi? Czemu ja mam tak mało samochodów? Może takie dostępne są w tej... O nie, już się pojawiły. Dobra, pojawiły się. Przepraszam, przepraszam. Dobra. Sprawdźmy, czy... Ja mam BMW w ogóle tutaj... tak, jeśli mam dodatki, to powinienem... Dobra, mam BMW GTR-a. No to mam dodatki. DLC są aktywowane. Ach, w ogóle teraz pojawił się screen z najnowszego NFS-a. Z właśnie tą BM-ką i nie wiem, czy już to widzieliście, chociaż udostępniłem na swoim fanpage'u, ale tam mamy troszeczkę jakby wysunięte koła z nadkoli i jeszcze szersza jest ta BM-ka i ogólnie wygląda niesamowicie w tym nowym NFS-ie, w sensie screeny z niej, tak? To nie musi, nie, screeny z tego NFS-a, tej BM-ki, to nie musi oczywiście być tak, jak na tym screenie, w sensie ta grafika nie musi tak wyglądać, ale ogólnie no już sam fakt, że będą takie fajne samochody, chyba napawa wszystkich optymizmem wielkim. Ops, 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 zaraz ktoś powinien zacząć nową listę prędkości, żebyśmy się mogli ścigać. Ja mam 71 poziom, to jest maksymalny w tej grze. Ogólnie ona nie jest teraz zbyt droga, nie wiem, może za dwie dychy można ją dostać. A naprawdę można jeszcze, jak widzicie, tutaj się nieźle bawić online, więc jeśli ktoś zastanawia się nad tym, w jaką grę by sobie można było pograć, no to właśnie polecam Most Wanted 2012. Jeśli ktoś się zastanawia, czy kupić Rivals, czy właśnie Most Wanted, to polecam Most Wanted do gry online. A jeśli ktoś chce się pościgać takimi naprawdę fajnymi samochodami z super, powiedzmy, grafiką, bo grafika w Rivalsie jest, no, po prostu the best, tam samochody, nie wiem, w ogóle tam wszystko wygląda zajebiście, prędkość, tylko trzeba mieć dobrego kompa niestety do Rivalsa, bo tam jest wow, po prostu jak ja miałem starszą kartę graficzną, to były mega problemy, ale jeśli ktoś ogarnie dobrą kartę graficzną i ogólnie taki sprzęt naprawdę ma konkretny, to będzie mega zadowolony z Rivalsa przez jakiś czas, no bo niestety najlepsza ta gra jest, jak się gra samemu, czyli w singla. A niestety online jest bardzo słaby. Muszę to przyznać z bólem serca, bo byłem troszeczkę nastawiony właśnie na online, na te potyczki między policjantami i złoczyńcami. No ale niestety wyszło jak wyszło i nie jest tak za ciekawie. No i zaczynamy kolejną listę prędkości. Tym razem mamy bez ograniczeń, więc mogę sobie wybierać jaki tylko samochód chcę. Więc nie wiem, pojeździmy może tym BMW, czy weźmiemy coś szybszego? Ja bym pojeździł troszeczkę Agerą. Gdzie jest Agera? Koenigsegg, 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 Hennessey, Koenigsegg, jest Agera, myk.
Bierzemy Agarę. Chociaż Aventadorem też bym pościgł. O, what the fuck! Jaki szok prędkości nagle. Jechałem sobie powoli BMW, a tu nagle taki kozak wyskakuje. No dobra, ale Agarę mam już nieźle stuningowaną, więc ta prędkość jest tutaj zdecydowanie wyższa, jak widzicie. Dobra, jedziemy na miejsce spotkania. Mam tutaj nitro spalanie, czyli takie, którego nie można, znaczy którego nie trzeba wykorzystywać całego od razu, tylko jest tak, spala się po prostu. O. Nie wiem, ale oj, oj. I fajnie. O, co? O, nie rozbiłem się. Jakim cudem? Oj, oj, dobra, rozbiłem. No nie, no to było dobre. Rypnąłem z most, w murki, rozwaliłem się na dach, nie wywaliłem się, a dotknąłem samochodu i się rozwaliłem. Witamy w NFS-ie. Dobra, już ktoś jest tutaj na miejscówce. I zobaczmy, co tu się odpieprza. Heja! Jest tutaj, zobaczcie co tutaj jest. Mamy tutaj... ktoś wziął Tesla Roadster oraz Pagani Fujare. I czekamy na kolejnych graczy, którzy tu się pojawią. Jest Bugatti Veyron Super Sport, jest Hennessey Venom, przyjechał Jeep Grand Cherokee. No i tyle, czekamy na rozpoczęcie eventu. Co ciekawe, nikt się tutaj nie zderza. Pamiętam, jak grałem jeszcze jakiś czas temu na publiku, to wszyscy po prostu na samym... No tutaj po prostu się między sobą zderzali i był, powiedzmy, wielki bałagan. A teraz tak po prostu nie ma. Każdy sobie kulturalnie w miarę tutaj podjeżdża. Chociaż muszę przyznać, że i tak chyba na miejscówce nie da się nikogo rozwalić. Okej, podriftujemy trochę. W czasie, jak tutaj nikogo nie ma prawie. Oj, Agero, ciężko driftować, bo ten samochód, on chce po prostu wyrwać do przodu, on nie nadaje się do driftu, ale jest i tak świetny. No kurde, co? Oj, ktoś się chyba tutaj pojawił z graczem, muszę go wyciszyć. Oj, weź teraz go znajdź, nie, to jest najlepsze. Ach, jak mnie to wkurza, ten czat powinien być tutaj wyłączony domyślnie, albo... O, jeszcze tutaj ostatni gracz jest. Myk. Dobra. Powinno być tutaj wyłączone, bo to jest absolutnie paranoja, żeby nie można było wszystkich jednocześnie wyłączyć jednym, nie wiem, guzikiem, przyciskiem albo opcją. Powinna być opcja wyłącz VoIP. No, każdy chyba z graczy na to narzeka, bo czasami wbijają osoby, które mają wyłączony mikrofon, o tym nie wiedzą, a słychać po prostu w czacie wszystkie dźwięki z gry, nie tylko. To jest naprawdę wkurzające. Dobra, lecimy. Okej, na początku się fajnie rozwalił. Tutaj są gracze też tacy, którzy dopiero niedawno sobie zakupili tę grę i no tak słabo troszeczkę jeżdżą. Nie gadajcie, że pominąłem punkt. No nie gadajcie, że pominąłem punkt. Kurde, wjechałem w niego. Dobra, drugi na 7. Który jestem? 8. O Boże, jaki wstyd. Ta gra jest za szybka dla ludzka. Ona jest naprawdę mega szybka. Ogólnie... O rany, ale zobaczcie, nitro mi się nie kończy. Jedziemy! Nie puszczamy gazu. Okej. I o nie, to będzie naprawdę... Oj! Problem tutaj przetrwać. Ktoś tam się rozwalił. Nitro mi się nie kończy. Ktoś już zajął pierwsze miejsce. Ktoś już wygrał. Jak oni tak szybko jeżdżą? O rany. Jaka prędkość w ogóle. No właśnie, w Rivalsie jest... Oj! W Rivalsie niestety nie mamy takiej fajnego efektu prędkości jak tutaj, bo tam jest tylko 30 FPS-ów. Więc nie widać tego tak hardkorowo jak tutaj. I jeśli ktoś tam sobie po prostu wbije, to zobaczy takie spowolnienie. To wygląda paskudnie. A tutaj jest tak, kurde, prędkość niesamowita, 60 FPS-ów jedziesz. To jest naprawdę 60 FPS-ów wpływa na to, że z gry mamy dużo lepsze doświadczenia, szczególnie z takich bardziej dynamicznych, czy to strzelanek, czy właśnie takich szybkich wyścigówek jak Most Wanted. No dobra, to jest jedna w ogóle z gier publicznych tutaj. I naprawdę to tutaj ładnie działa wszystko, prawie ładnie, no są jakieś tam problemy czasami z grą, wywala albo nie wiem, ktoś tam narzeka na to, że się mapy nie doczytałem, jak ma mało ramu,
No ale ogólnie da się grać i zobaczcie, po tylu, po jakimś tam czasie, po kilku latach można powiedzieć, jeszcze ta gra tutaj sobie żyje i naprawdę żyje ładnie, tak? Grają sobie ludzie i nie ma problemu. Nie wiem, czy są aktualnie cheaterzy tutaj i którzy powiedzmy psują jakąś grę, ale jak na razie, jak widzicie, gra się całkiem spoko. Ukończyłem na czwartej pozycji nawet, chociaż naprawdę poszło mi kiepsko moim zdaniem. No ale po tak długim czasie nieobecności tutaj, to myślę, że nie powinienem mieć do siebie pretensji jakichś większych, oczekiwania na gracz. Ktoś mnie brzydko poniszczył. Bugattim, Bochenkiem. No dobra, jedziemy na spotkanie. Gdzie teraz? Oj, trzeba zawrócić. Dobra, no to jedziemy. A może teraz dla odmiany, no kurde, może teraz dla odmiany bym wziął sobie Aventadora? Lamborghini, albo nie, Chevroleta ZR1, o tak, uwielbiam, wspaniale brzmi ten samochód. I zobacz, teraz mi się nie pokazuje, a mapa, nie wiem gdzie mam jechać, jak mi to wkurza. Dobra, jedziemy może tutaj, bo to gdzieś tu było. Ups, mam wtrysk. Wow, malusieńko brakowało, naprawdę, malusieńko. Yeah, ten samochód brzmi po prostu fenomenalnie w tej grze, jest absolutny majstersztyk. Oh yeah, i co musimy tutaj zrobić? Cool drifting, no to driftujemy. Driftujemy, ale chyba musimy driftować w środku. Nie, już mogę driftować tutaj, świetnie. Okej, to był świetny wybór, naprawdę Koenigseggiem nie mógłbym tak driftować jak piękną Corvettą ZR1, która naprawdę daje radę. Prawie bym ukończył drift. Tutaj jeśli chce się dookoła tej chłodni driftować, to trzeba mały kąt obrać. Już mi się spieprzył drift, już niestety ktoś mnie zaraz przegoni. Jakiś hardkorowy koksu i tu by mi się przydało bardziej spalanie niestety. O rany, oni już mają po 1000 punktów, cholera. Jeżdżą w środku tej chłodni. Ale mam nadzieję, że zaraz odnowię swój wynik i że mnie ktoś nie przegoni. O, ktoś mnie już przegonił, choroba. No nic, dobra, już nabijam z powrotem. To nie jest dobry pomysł, żeby się tutaj trzymać na zewnątrz, bo trzeba utrzymywać dobrą prędkość, mały kąt i trzymać się, bo ja do środka drogi, żeby było git. Ale już mam trzecią pozycję, ktoś się rozwalił, ktoś zakończył swój drift. Moi drodzy, o, prawie, o, dobra, jest okej. O, nie spadaj, o kurde, wyeliminowałem kogoś i 2000 punktów, niestety zaczynam od nowa drift, ale już chyba nie pobiję rekordu tutaj. Bo ktoś dalej nabija ten drift cholerny. Ojej, naprawdę jest ciężko. Mogłem wziąć sobie tutaj spalanie, ale kto wiedział, że będzie teraz drift. No kto wiedział, Lucek nie zapamiętał całej listy wszystkich wyścigów, wszystkich trybów, wszystkich tutaj zabaw. No jak to można to tak nazwać. Więc nocy. Co? Piąty jestem? No hello! Jak oni to robią? Piąty. O nie. Myślałem, że będę drugi, albo trzeci. Nie, drugi to nie, bo tam dwóch takich dobrych graczy jest tutaj, którzy naprawdę wymiatają. Ja jestem taki no, słabszy. Piąty. Przedostatni. Nie fajnie. Naprawdę się źle z tym czuję. No ale jednocześnie mam dobrą wymówkę, no bo jednak nie grałem dawno i wiecie, mogę mówić, a nie grałem, pierwszy raz zbiłem od 7 miesięcy, więc mogę powiedzieć, a jestem nawet całkiem niezły. Nie no, powinienem tę grę znać dobrze. Takich rzeczy się nie zapomina. Ale słuchajcie, będę pierwszy na miejscu spotkania. Jakbym wiedział, że to jest tu. Jakbym wiedział, że to trzeba tu dojechać i sobie tutaj być, zacząć wyścig. Dobra, weźmiemy sobie inny samochód, no bo trzeba gdzieś inny. Mówiłem o Aventadorze. Ktoś mnie zaraz rozwali. Nie, nie rozwali, bo tutaj się nie można rozwalać. Haha. I tak, mamy Gallardo, Diablo i mamy Aventadora bez dachu, a ja uwielbiam Aventadora z dachem. Teraz wybierzmy sobie ulepszenia, jeśli znikną mi te wszystkie rzeczy, które będą się pojawiać przez 6 godzin na moim ekranie. Dobra, już mogę zmienić. Teraz tak, dostosuj auto, mody, opony dopompowywane. What? Dobra, weźmy te. Spalanie, nitro. O, no fajnie! O, mamy tutaj przeciwników. 3, 2, 1, go! I mamy spalanie. Czy w ogóle jest tak? Oczywiście nie jest to spalanie ulepszone. Tylko jest to spalanie takie gówniane, malutkie. Dobra, mamy tu przeciwników i musimy ich zniszczyć. Najlepiej by było. Ale czy się uda? Nie wiem, będzie ciężko.
dobra, doganiamy. Oj, nie wiem, czy uda mi się ich rozwalić. O, Aventador naprawdę pięknie śmiga. Oj, chyba w każdej grze ten samochód świetnie się prowadzi. Tutaj też. Dobra, mamy tu pierwszą ofiarę. Ops, ops. O! Oj, gdzie ja pojechałem? Ej, to jest wcale nie głupie. Oj, no co on zrobił? No hello! Ej, wcale nie głupie jest jechać sobie tutaj. Ej, tutaj sobie tak skoczyć. Myk, myk. Bo nie mówcie, że pominąłem punkt kontrolny. Nie, nie pominąłem, bo następny jest właśnie tutaj. Dobra, gonimy tych frajerów. Okej, okay. Nie wiem, czy to dobry pomysł jechać tutaj sobie, bo tam będzie ostro, trzeba skręcić się. A, to mi się nie podoba. Udało się jakoś, dobra. Trzymajcie kciuki, bowiem to nie będzie teraz łatwe, aby ich dogonić. Ale ktoś tam się rozwalił, świetnie. Mamy tutaj złowrogiego wroga. Gonimy go, gonimy gnoja. Patrz tu. Łapiemy cień, no gdzie? A, patrzył się do tyłu chyba i się rozwalił. Ups, ups, ups. Jestem drugi. Ale to zespół musi wygrać. Oj, oj, oj. Zapomniałem, że tu można się łatwo rozwalić. No nie The Crew. No tak. W The Crew jest tak, że jakoś się te przeszkody same omijają tak śmiesznie. A tutaj niestety nie. Albo istety. Okej. Okay. Wygonimy gnoja czy nie? Patrz tu. I but. Dawaj. Nie pykło. No, właśnie po wyścigu trzeba się tutaj rozwalać, żeby zdobywać kolejne punkty dla naszej drużyny. Ja jestem drugi, nie przeszkadza mi to specjalnie. Ups, 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 dobra. I mamy tutaj ofiarę! Yeah! Kto dostał punkt? Rozbity? No, nie fajnie, nie fajnie. Bach! Ło, jak to zrobiłem? Co za strategia, co za styl! O Boże! Dawaj, chodź! Oj, oj. To już nie fajnie. Ej, jechałem szybciej, jakim cudem mnie rozwalił. Chodź tu, chodź tu dziadu jeden. A masz! Op. No jak uderzyłem go z tyłu! Czemu mnie zniszczył? Jaki cheater! Chodź tu. O! Co? No ja... Kto tutaj gra w tego NFS-a? Ja pierdziu. Ja nie czaję tych ludzi. Jak oni grają? Uderzyłem kogoś z tyłu i mnie rozwaliło, no hello! Ale jestem pierwszy! Ło, jestem najlepszym graczem! Woho! Wygrałem chyba. Ale chyba moja drużyna wygrała, nie przeczytałem. To nieważne. Dobra, co teraz? Teraz sobie będziemy co robić, nie wiem. Jedziemy pewnie na kolejne spotkanie. Tylko gdzie? A jest pytanie. Uwaga. Okej. Gazu. Zapomniałem, jak to się trąbi w ogóle. Gonimy, gonimy, gonimy. O nie, nie będziesz pierwszy. Chodź tu. No i... Ten Kitty Ninja jest dobry. Dobry gracz. Jakiś kotełek. Niedobry kotełek. Za dobry ten gracz jest. I to... Ej! To jest właśnie ten gracz, którego tak próbowałem zniszczyć i mnie on zniszczył, ten gracz. Tak. Dobra, ustawiam się tu ładnie moim Aventadorem. Skąd w ogóle ten kolor? O, nie mogę zmienić już. Cholera. Co to jest? Callahan Overlaps Jump. Ojej! Chyba wiem, co to jest, niestety. Chyba tego nie lubię. Oj, 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 o! No! Już myślałem, że mnie zniszczyło, ale na szczęście nie zniszczyło. Aventador nie jest najlepszy do skakania. Najlepszy jest Bohem, z tego co wiem. Albo Hennessy Venom. Ale ja spróbuję Aventadorem, bo jestem fajny. Dobra, i uwaga. Oj, ktoś został wyeliminowany, niestety, albo stety. Jedziemy robić kolejny skok. Najdłuższy skok jest tutaj brany pod uwagę, a nie suma. Więc, no niestety, chyba bym musiał wziąć jakiś inny samochód. Albo spróbować skok... Chociaż nie, ktoś tutaj zrobił skok 149 metrów, a ja zrobię 141, więc jeszcze mam szansę tutaj Aventadorem, myślę, że coś zdziałać. Tylko trzeba odpowiednio... Powinien się ustawić... Ops, ps, 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 tak. 48, nie, nie, nie fajnie, nie fajnie. To jeszcze nie jest to, co chciałem uzyskać. Czas się kończy, 30 sekund do końca. Jestem trzeci. To nie fajnie, naprawdę. To nie podoba mi się to, że jestem trzeci. Wolałbym być pierwszy.
Na pierwszej pozycji czuję się lepiej. Lepiej tak jakoś. Jakoś mi jest lepiej na pierwszej pozycji. A już jestem czwarty. To naprawdę nie jest miłe. Dobra, 13 sekund. Skupmy się. To tutaj? Oczywiście, że nie, no bo jak mógł dobrze pojechać? Nie, wolę sobie pojechać jednak źle. Ach, cholera. Ale pocieszam się faktem, że naprawdę niewiele mi brakuje do tych najlepszych. Zobaczcie, mam 148, oni powiedzieli sobie najlepsze samochody i w ogóle, a ja mam takiego Aventadora, bo lubię styl. Nie brać Bugatti Veyrona, bo trzeba wygrywać, tylko trzeba wziąć czasami samochód, który się lubi, na przykład. W ogóle to jest ciekawe w Bugatti Veyronie, bo jak się patrzy od niego tak od przodu, od przodu, to on wygląda tak jakby, nie wiem, jak jakaś ciężarówka. Chociaż to jest i tak bardzo niski wóz, ale jak się spojrzy na niego z boku, to ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale on przód ma tak troszeczkę skoszony w dół. I ja tak się zastanawiałem, jak to jest, no i tak to właśnie jest. A jak się spojrzy od przodu, to się wydaje taki, kurde, kloców wielki, jak jakiś, nie wiem, jakaś ciężarówka albo ciągnik siodłowy, taki, o, taki wielki, takie czoło wielkie, ale jak się okazuje, że z boku jak się spojrzy, to on jest taki skoszony. Wiadomo, aerodynamika i te sprawy, wiecie co chodzi. Nie będę wam tłumaczył, wiecie lepiej ode mnie. Kurde, co ja się będę tu wypowiadał. Dobra, startujemy stąd. Jak się tu trąbi? A! Wiem, jak się gasi światła! Ale ja wolę mieć zapalone, bo w Aventadorze są naprawdę fajne zapalone światła. Aventador jest świetny. No, gdzie mnie tu pchasz od boku? Pcha się od tyłu, jak już. Nie wiesz? Dobra, chyba o to będzie trzeba startować. Ja się ustawię koło tego kotełka. Dobra, startujemy. 3, 2, 1, go. Ojej, ale tu nie ma takiego tunelu aerodynamicznego jak w GTA, że nas wsysa po prostu. Ej, co? Kogoś wyeliminowałem, jak? Tu nie trzeba chyba jechać dokładnie przez punkty. O, na szczęście nie. Ops, 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 ops. Mało brakowało, ale się zesrałem. Dobra, jadę w strumieniu. Och, już myślałem, że punkt pominąłem. A, ha, ha, ha. Świetnie. Ktoś tam właśnie myślał tak samo i zawrócił. A ja jadę pierwszy. Pierwszy raz w życiu. O nie, ktoś jedzie za mną. O nie, jakiś hardkorowy koksu. Pojechał pod prąd? Chyba tak. A ja jadę sobie z prądem, mam gdzieś. Nie chcę się roz... No miałem powiedzieć, że nie chcę się rozwalać od trafiki. No kurde. Jak to tak? To już lepiej jechać pod prąd. O, odblokowałem wtrysk. Dobra, damy radę zmienić szybko mod nitro wtrysk. Jest, okej. Okay. Juuu, jedziemy. Okej. Okay. I bach, jest. Który jestem? No trzeci, dopiero byłem pierwszy. No nie mówcie, że ten wyścig zaraz się skończy, bo się zdenerwuje. Rozwalajcie się tam z przodu, już. Niech ich znosi tam. Dziady cholerne. Jak oni mogą tak dobrze grać? No chwileczkę. Bardzo mi się podoba ten wysuwający się spoiler z tyłu Aventadora. Źle pojechałem, źle bardzo. No ale rozwaliło się jeszcze kilka osób, więc no cóż. Zrobiłem takie małe kuku i ktoś się po prostu rozwalił o wraki rozwalonych samochodów, w tym mój. Dobra, to się chyba zaraz skończy, taka torga. Jak się tym jeździ? No ale kiedyś to tak zajebiście tutaj jeździłem. Pamiętam, jakieś skoki bokiem się latało w ogóle, jakoś śmiesznie. Teraz to... Teraz się boję wszystkiego. No ale to nic, tutaj będzie skok i sobie ten skok ogarniemy. Chociaż nie wiem, czy nie opłaca się chyba za bardzo jechać. Dobra, to jadę dookoła, jednak źle najechałem i... No bym poleciał w gwiazdy chyba. Gdybym tam się wybrał. Okej, okay, bardzo szybko mi się ten wtrysk ładuje, bo osoby, które są bardziej z tyłu, po prostu mają szybsze ładowanie nitra. Ojej, o Boże, o lepiej, o, nikt chyba nie jeździ tak źle jak ja teraz w tej sesji. No dobra, są gorsi, są gdzieś tam ludzie z tyłu. O, podwozie z ramą, świetnie, to by mi się przydało do ramowania. Jest, doganiam kogoś, o, spadaj, gnoju. Nie ma tak. Jak wy ramujecie mnie, to ja też będę ramował. O tak. Chociaż teraz chyba nikt mnie nie zramował, no ale to szczegół. Dobra, i gonię ostatniego gracza, tak jest! O, szkoda, że nie widzicie emocji na mojej twarzy.
O, niestety. O, fuck, to się z tyłu za mną. Nie! Spadaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Jakim cudem. Jok! Jakim cudem ja łapię strumień w tym miejscu? Chwileczkę. I gaz, gaz oddechy. Dawaj, goń, Aventador, goń. Widzicie, jakie tu są emocje. O Boże. Punkt. Dobra. No, chwileczkę, tu mi powinien łapać strumień. Czemu ten Bugatti jest szybszy od Aventadora? No chwileczkę, coś tu się nie zgadza. Tak! Tak! Nie, nie rozwalaj go! Oj, przepraszam. No nie chciałem. Ach, trudno. Jestem pierwszy! Jeszcze przez sekundę! Jak co? Co z tym GPS-em? Kazał mi zjeżdżać z wiaduktu. Nie, się tak nie dam. Cheaterzy skakowali mi GPS-a i kazali mi się zatrzymać. O, nie. Dobra, tutaj zaraz się skończy. Ten wyścig prawdopodobnie, z tego co pamiętam, to właśnie tak gdzieś tutaj się kończył. Trzymajcie kciuki. Bo jeszcze wszystko może się zdarzyć, jeszcze może mi zbugowany trafik wyskoczyć gdzieś na maskę albo cokolwiek. O, jeśli się uda wygrać, to normalnie będzie to pierwsza wygrana. To będzie naprawdę coś, to będzie mega. W ogóle tutaj, to jest chyba wyścig, który prowadzi przez całą autostradę dookoła mapy Most Wanted. I właśnie tutaj się kończy. Jest upragniona meta. Uwaga, uwaga. 320, 30, 40. Kończę na pierwszej pozycji. 350, 60, 384 km na godzinę, 385 było chyba nawet przez chwilę albo i więcej. Wow, kończyłem na pierwszej pozycji, pierwszy raz wyścig, jest na koniec odcinka. No i tak to wygląda. O kurde. Świetny jest ten Aventador, chociaż no właśnie. Tutaj kwestia tego, że ja troszeczkę słabo jeżdżę. Ojej, zramowałem tutaj kolesia dwa razy, niechcący, zupełnie niechcący, no nie chciałem mu tak wjechać, ale czasami ciężko jest kogoś wyminąć, ciężko jest to odpowiednio tutaj skręcić i no niestety, wyszło jak wyszło. Teraz będą się pewnie na mnie wszyscy mścić, że tak brzydko postąpiłem, ale ja naprawdę nie chciałem. Nie chciałem nikogo brzydko potraktować i wyszło jak wyszło. No cóż, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w odcinku z Need for Speed Most Wanted. No, mam nadzieję, że miło było ze mną sobie odświeżyć tę grę. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.